I rzekł Bóg, niech ziemia wyprowadzi każdą istotę ożywioną według gatunków, czworonogi, płazy i dziką zwierzynę według gatunku. I tak się stało. I stworzył Bóg według gatunków dzikie zwierzęta, bydło domowe według gatunków i wszystkie żyjące na ziemi, płazy według ich gatunków. I widział Bóg, że są dobre i piękne. I rzekł Bóg, stwórzmy człowieka na nasz wzór i podobieństwo. Niech kieruje rybami morskimi, ptactwem z przestworzy, bydlętami, całą ziemią, wszystkimi płazami czołgającymi się po ziemi. I Bóg stworzył człowieka, na wzór Boga go stworzył, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Bóg im pobłogosławił, mówiąc, rośnijcie i mnóżcie się, napełniajcie ziemię i sprawujcie opiekę nad nią. Kierujcie rybami morskimi, ptactwem z przestworzy, wszystkimi bydlętami, całą ziemią i wszystkimi płazami czołgającymi się po ziemi. I Bóg powiedział, oto każdą siewną trawę wydającą ziarno, która jest na całej ziemi, a także każde drzewo, które ma na sobie owoc z ziarnem do rozsiewania, będą one dla was pokarmem, daję wam. Jak również wszystkim na ziemi dzikim zwierzętom, wszystkim ptakom z przestworzy i każdemu płazowi czołgającemu się po ziemi i mającemu w sobie tchnienie życia, każdą zieloną trawę na pokarm. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co stworzył i uznał, że jest bardzo dobre i piękne. Minął wieczór i minął poranek. Dzień szósty. Tak niedawno w radio można było usłyszeć dosyć ciekawą reklamę, gdzie zaczynała się słowami witaj mistrzu kierownicy, witaj ty, dla którego droga nie ma żadnych ograniczeń. I tak często jest w naszym życiu, że nie potrafimy albo nie chcemy usłyszeć głosu Boga, który mówi, że jesteś Jego arcydziełem. Tak właśnie ty jesteś Jego arcydziełem. Dla Pana Boga nie ma nikogo ważniejszego niż ty. Dzisiaj słyszymy o tym szczególnym spojrzeniu z Księgi Rodzaju, gdzie Bóg spojrzał na wszystko, co stworzył i uznał, że jest bardzo dobre i piękne. To piękny komplement. Popatrz na swoje życie z wdzięcznością i dzisiaj w rachunku sumienia nie tylko przeproś za to, co było złego, ale podziękuj Mu za dobro całego Twojego życia i tego dnia.